Witam Was bardzo ciepło w kolejnym odcinku programu W Rytmie Zdrowia. Nazywam się Sylwia Lenkiewicz, jestem fizjoterapeutą, jestem też instruktorem fitness. Chciałabym Wam pokazać różne formy ruchu, m.in. taniec. W rozgrzewce będzie taniec, a potem będą ćwiczenia, które będą nam pozwalały kontrolować postawę naszego ciała, będą wzmacniały nasze ciało, rozciągały nasze ciało, ale też dbały o naszą równowagę i stabilizację poszczególnych części naszego ciała. Bardzo serdecznie zapraszam do rozgrzewki. Zaczynamy. Marsz. Zabierzemy powietrza. Damy ręce w bok. Damy ręce do przodu. Krok dostawny. Dołączymy ręce. Krok dostawny. Dokładamy ręce. Idziemy do boku. I wracamy. Spróbujemy dołączyć rękę. Przenosimy ciężar ciała. Raz, dwa. 3, 4, obie ręce. Jedna ręka w dół, druga ręka w dół i do góry. Przenieś ciężar ciała. Obie ręce. Raz, dwa, 6, 4, ręka w dół. Ręce w górę.
skoku. Do przodu. Jeden. Jeden. Do boku. Maszę. Rok dostawny. Spróbujemy dołączyć rękę. Cztery. Trzy. Dwa. Idziemy do boku. Dołączymy rękę. Popchamy. Przenosimy ciężar ciała. Raz, dwa, trzy, cztery. Ręce. Raz, dwa, trzy, cztery. Ręce w dół. Ręce w górę. Raz, dwa, trzy, cztery. Przenieś. Raz. Obie ręce. Raz. Ugnij w łocie. Ręce w dół. I ręce w górę. I pięta. Bok. Równij kolana. Pięta. Bok. I marsz. Głęboki wdech. Dziękuję. Zaczynamy od marszu. Jeszcze spokojnie. Ustawiamy szeroko nogi, prawą, lewą czy na zmianę. Dosyć wysoko kolana. Jeszcze. Mocno ruszamy ramionami. Teraz zrobimy to samo do przodu, do tyłu i w miejscu szybki krok. Do tyłu, do przodu i spacerujemy. Do przodu, do tyłu, do tyłu. Do tyłu i marsz. Idziemy do boku. Raz, dwa, trzy, kreśnięcie. Jeszcze. To samo w przód. Jeszcze. Zatrzymujemy się i kopiemy pośladki. Jeszcze. Kolana w górę. I zaczynamy od początku szeroko i wąsko. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, trzy, jeszcze. Dobrze, idziemy V do przodu. Prawa, lewa, marsz, marsz, marsz. Prawa, lewa, marsz, marsz, marsz. Lub lewa, prawa, lewa, prawa, marsz, marsz, marsz. Idziemy tam. Jeszcze. Klaśnij. Do przodu. Klaśnij. Jeszcze raz. I kopiemy pośladki. Jeszcze. Teraz kolana w górę, spróbuj dołączyć ręce. Maszerujemy. Jeszcze troszkę. Jeszcze maszerujesz. Szeroko, wąsko, szeroko, wąsko. Możemy dołączyć ręce. Jeszcze. Jeszcze. Dziękuję.
Zapraszam teraz do ćwiczeń w pozycji leżącej, także z wykorzystaniem krzesła. Przesuńcie się tak blisko, żeby Wasze kolana i uda miały kąt 90 stopni, czyli bardzo wygodnie. To jest w ogóle świetna pozycja i możecie ją wykorzystywać w domu do relaksu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Możecie w ten sposób sobie coś czytać, oglądać, czy po prostu się relaksować. W tej pozycji pamiętamy o tym, żeby nasz odcinek lędźwiowy dosyć mocno przylegał do podłoża. Możemy sobie zrobić takie ćwiczenie, że wkładamy sobie ręce tutaj pod odcinek lędźwiowy, tam gdzie macie talię, i staramy się przycisnąć nasze ręce do podłogi, ustawiając miednicę tak zwanym tyłopochyleniem, czyli mocno zgniatam moje ręce i rozluźniam. Nabieram powietrza i z wydechem wciskam odcinek lędźwiowy w podłogę i rozluźniam. Nabieram powietrza nosem i wypuszczam. I znowu nabieram, rozluźniam odcinek lędźwiowy i dociskam. Świetnie. Wyjmujemy ręce. I teraz popracujemy samymi stopami. Dajemy stopy mocno na siebie. Przytrzymujemy. Raz, dwa, trzy i opuszczamy. Do góry, dwa, trzy i opuszczamy. Raz, dwa, trzy i opuszczamy. Jeśli jesteśmy w stanie popatrzeć na swoje stopy, to bezpiecznie jest oprzeć swoją potylicę na dłoni i leciutko unieść. Patrzymy i opuszczamy. Wydech, 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 wdech. Palce na siebie. Popatrzcie, mobilizujemy całe ciało. Nie podnosimy się wysoko. Jeszcze raz. Bardzo dobrze. Teraz zmieniamy sobie rękę pod potylicą. Druga ręka będzie jechała po naszym udzie. Damy palce do góry i jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Zmieniamy rękę pod potylicą. Druga na udzie i jedziemy w górę. Raz, dwa, trzy, cztery. Pamiętajmy, żeby nasze łokcie były szeroko. Raz, dwa, trzy, cztery. I wracamy. Jeszcze raz. Nie ciągnij głowy. Głowa leży na dłoni. I opuszczamy. Teraz, żeby troszkę uruchomić nasze nogi, spróbujemy zdjąć i włożyć nogę na krzesło. Zdjąć i włożyć nogę na krzesło. Spróbujemy to zrobić z zamkniętymi oczami. Po co? Po to, żeby zapamiętać ten ruch i żeby trafić na krzesło. Raz. Dwa. Raz, dwa, jeszcze powtórzymy, raz, dwa, raz, dwa, jeszcze troszkę, raz, dwa, i jeszcze raz, dwa. Dobrze, spróbujemy przyciągnąć kolano, wyprostować nogę, przyciągnąć kolano, wyprostować. Zobaczcie, jak wygląda moja stopa. Znowu palce są na siebie. Pięta wskazuje kierunek ruchu. I położymy. I druga noga do brzucha. Wysoko. Do brzucha. Wysoko. Do brzucha. Wysoko. Do brzucha. Wysoko. Dobrze, będziemy teraz tylko prostować kolana. Znowu palce mamy na siebie. I raz, i dwa. Zaznaczamy tą naszą stopę w przestrzeni. Tak, zamknijmy oczy. Spróbujmy to zrobić bez kontroli wzroku. Jeszcze chwila. Dobrze, to samo ćwiczenie możemy zrobić z uniesieniem głowy i przytrzymaniem dłużej nogi.
i trzymamy. Raz, dwa, trzy. I druga. Raz, dwa, trzy. Pamiętajcie, żeby odcinek lędźwiowy mocno był przyciśnięty do podłogi. Możemy też dołożyć rękę. Trzy. Czyli jedna ręka na potylicy. Druga idzie wzdłuż kończyny, pchamy nią. Wyobrażamy sobie coś ciężkiego do pchania. I pchamy zarówno ręką, jak i piętą. Jeszcze chwilę. Jeszcze raz. Dobrze, teraz bez udziału rąk spróbujemy dwie nogi. Troszkę mi odjechało krzesło. Ale to nie szkodzi. I jeszcze. Dwa, trzy. I jeszcze. Raz, dwa, trzy. I spróbujemy razem z głową. Raz, dwa, trzy. Leciutko, delikatnie. Raz, dwa, trzy. I jeszcze tylko dwa. Raz, dwa, trzy. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze. Przyciągniemy, jeśli dajemy radę, kolano do brzucha. Ręce za głowę, zróbmy wdech. Przyciągnijmy kolano do brzucha. Jeśli nie jesteście w stanie przyciągnąć, to tylko przysuńcie lekko. Bardzo dobrze. Jeszcze powtórzymy. I jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Ćwiczymy dzisiaj z krzesełkiem. Możemy ćwiczyć też w postawie klęku prostego lub klęku podpartego. I krzesło naprawdę nam to ułatwia. Wiem, że czasami bywają problemy z kolanami, więc proponuję naprawdę bardzo fajną, miękką matę. Czasami bywają problemy z Waszymi nadgarstkami, dlatego to krzesło będzie Wam na pewno pomagało. Ustawmy sobie stabilne krzesło i oprzyjmy na nim swoje przedramiona. Kolana klęczą na macie. I spróbujmy wyprostować do tyłu nogę, ale oprzeć ją o podłoże i przytrzymać chwilę. 4, 3, 2 i wracamy. Raz, dwa, trzy, wracamy. Raz, dwa, trzy. Pamiętajcie o tym, żeby Wasze łopatki były blisko kręgosłupa i żeby Wasza szyja była długa. Czyli nie zapadamy się w dół, tylko pchamy w kierunku krzesła. Jeszcze troszkę. Prostujemy nogę i pchamy palcami w podłoże. Jeszcze raz. Dobrze, teraz sobie troszkę utrudnimy. Podniesiemy nogę, ale nie za wysoko. Napnij pośladek. Trzymaj brzuch. Jeszcze troszkę. Dobrze, odsuniemy się troszkę od krzesła i uniesiemy w górę pośladki. Odsuniemy się i uniesiemy w górę. Daleko pośladki i przyciągamy się do krzesła. Daleko pośladki i przyciągamy. Spróbujemy troszkę zostać. Wiem, że nie każdy z Was może usiąść na piętach, więc nie naciskajmy na to. Tak. I zostańmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Spróbujmy dotknąć ręką do oparcia i wrócić. I do tyłu. Raz, dwa, trzy. Dotknąć. Wracamy. Dwa, trzy. Dotknąć. Raz, dwa, trzy. Dotknąć. Raz, dwa, trzy. Dotknąć. Bardzo dobrze. Teraz się troszeczkę zsuniemy z krzesła. Pamiętajcie, że musi być zachowany kąt prosty między udem a naszym tułowiem. No i żeby się postarać, żeby nasze nadgarstki były pod barkami.
i będziemy naprzemiennie kłaść nasze ręce na krześle. Potrzymamy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz spróbujemy to zrobić, nie kłaść ręki na krześle i zamknąć oczy. Nie podglądać, proszę. Staramy się zatrzymać nad krzesłem. Możemy skontrolować, gdzie ta nasza ręka wypadła. Jest dobrze? Świetnie. To teraz wysuwamy nogę do tyłu, napinamy tą nogę i na zmianę. Popatrzcie na moją piętę, która pcha jakby w ścianę z tyłu. Ja nie obciągam palców, tylko pcham piętą. Rozciągam wtedy całą tylną taśmę mięśniową i zaznaczam moją nogę w przestrzeni. I teraz samo zamykam oczy i staram się ustawić tą nogę tam, gdzie chcę. Wyobrażam sobie moje ciało w przestrzeni, napinam mięśnie i trzymam. Jeszcze troszkę. Jeszcze raz. Na pewno znacie te ćwiczenia. Teraz postaramy się wysunąć nogę i przeciwną rękę położyć na krześle i utrzymać i zmienić. Wyciągnąć nogę, przeciwną rękę położyć na krześle i utrzymać. Dobrze, spróbujemy to zrobić równocześnie i nad krzesłem. Równocześnie i nad krzesłem. Pamiętajcie, żeby w tej pozycji wasz brzuch, jak ja to mówię, był w spodniach. Czyli pilnujemy i myślimy o naszym ciele, żeby było wyciągnięte i długie. I żeby nasz brzuch był w spodniach. I jeszcze. Bardzo dobrze. Położymy rękę. Wyprostujemy nogę i spróbujemy ją lekko podnieść, hop, hop i znowu jest pięta. Maleńki ruch, postarajcie się nie ruszać w odcinku lędźwiowym. Raz, dwa, trzy, cztery i zmieniamy rękę na krzesło, noga, pięta w tył i ruszamy. Musisz ustabilizować swój pośladek, napiąć mocno pośladek i bardzo dobrze. Zawsze jeśli wykonujemy ćwiczenia na mięśnie pośladkowe, to też takie były, musimy je rozciągnąć, więc wracamy do rozciągania. Unosimy do góry biodra, napinamy pośladki, nabieramy powietrza i z wydechem staramy się zsunąć pośladki jak najniżej. Dobrze, będziemy się już teraz rozciągać. Spokojnie. I jeszcze raz nabierz powietrza. I do tyłu. Poprosimy teraz jakąś fajną muzyczkę do spokojnego rozciągania. Wracamy z powrotem z przedramionami na krzesło. I staramy się sięgnąć na podłogę, położyć rękę, jakbyś chciał zajrzeć pod pachę i zostawić na chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery. Wracamy. Druga ręka, zaglądam pod pachę i staram się ułożyć rękę na podłodze. Trzymam, raz, dwa, trzy, cztery. Wracam, troszkę się odsuwam. Teraz rozciągnę klatkę piersiową. Muszę tą klatkę opuścić niziutko w dół. Głowa jest w przedłużeniu tułowia. Tu robimy kocie grzbiet, nabieramy powietrza.
A tu wkładamy klatkę piersiową między ręce. Świetne ćwiczenie, jeśli mamy problem na przykład z odcinkiem piersiowym kręgosłupa i chcemy rozciągnąć ten odcinek. W ten sposób możemy rozciągnąć się przy krześle, przy stole. Dobrze zejdziemy, rozsuniemy kolana i już teraz, jeśli ktoś może, jak najniżej, też schodzimy klatką piersiową w dół i przytrzymujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Wracamy, przesuwając ręce, wchodzimy, idziemy do klęku prostego i wystawiamy nogę. I przesuwamy całą miednicę do przodu. Nie wypychamy brzucha, tylko miednicę, tylko biodra. I wracamy. Pamiętajcie, żeby stopa była zawsze dalej niż kolano. Ona nie może być bliżej niż kolano. Czyli jak wysuwam nogę, stopa musi być jeszcze dalej. I wracam. I rozciągam. Mogę też rozciągnąć tylną taśmę mięśni. Jeśli wyprostuję nogę i dam palec na siebie i lekko się pochylę. Raz, dwa, trzy, cztery. I wracam do tego rozciągania. Mogę dać rękę raz do góry, dwa, trzy, cztery. I odstawiam nogę i wystawiam drugą. I znowu pilnujcie stopy. Wysuwam biodra do przodu, napinam pośladek, rozciągam udon. I wracam. I jeszcze raz. Zawsze pamiętajcie o tym, że jak robimy ruch rozciągania, robimy wydech. Nabieramy powietrza, możemy dołączyć rękę. Pamiętajcie, żeby nie wyginać się w lędźwiach. I wydech. Teraz prostuję nogę, daję palce na siebie i leciutko pochylam swój tułów i trzymam. Raz, dwa, powolutku, mięśnie nie lubią, jak się je szarpie. Bardzo dobrze. Świetnie. Krzesło jest też cudowną rzeczą, jeśli chcemy wstać po ćwiczeniach. Wystawiamy nogę, podpieramy się całym ciężarem. I wstajemy. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Bardzo się cieszę, że mogę z Wami współpracować. I proszę o komentarze, proszę o sugestie, co Wam się podobało, co nie, co byście chcieli jeszcze poćwiczyć, na co zwrócić uwagę. Oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki w Rytmie Zdrowia. I mam taki pomysł, żeby to były ćwiczenia z kijkiem. Może być to kijek od szczotki, może być kijek gimnastyczny, jeśli posiadacie, może to być kijek do Nordic Walking, cokolwiek, co macie w domu. Zaproponuję Wam wspaniałe, bardzo miłe, bardzo przystępne ćwiczenie. Zapraszam! Came along.
Y con tus labios rosados yo me muero por una prueba de placer. Siempre que estoy a tu lado, lo que siento nadie más lo podrá saber. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. ¿Qué pasó entre yo? Solo cuenta todo. Y si tú quieres te pone a buscar. Como tú lo mueves a pa pam pam, haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta no ha pasado nada, solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Tu piel caramelizada, el pecado pronto voy a cometer. Esa voz tan delicada no demuestra lo que tú haces con mi piel. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. ¿Qué pasó esto? Yo solo cuenta todo. Y si tú quieres te pone a buscar. Como tú lo mueves a pa pam pam, haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta no pasó nada, solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Estás en mi zona, cosas que nunca decepcionan. Pero es mejor bien arrechado, no vamos pa'l hotel o pa' otro lado. Como dice Balvin, esta vaina no acaba. Estás en mi zona, cosas que nunca decepcionan. Pero es mejor bien arrechado, no vamos pa'l hotel o pa' otro lado. Y como quiera, mami, yo estoy a tu lado. Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Dale, bésame, ven y atrápame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame. Ven y atrápame, que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer.